Dzisiaj podczas koncertu wykonamy dla Państwa trzy niezwykłe utwory. Utwór, który wszyscy znają, Fratres Arvo Pärta, który zaaranżowaliśmy specjalnie na trio fortepianowe. Jestem autorem tego opracowania, to jest wynik naszych poszukiwań repertuarowych. Fratres zawsze chodziło gdzieś nam po głowie, pomimo że w oryginale teoretycznie napisane jest na skrzypce i fortepian. Natomiast skład tego utworu jest przez samego kompozytora nieokreślony. On dopuszcza wykonawstwo przez 8 muzyków. Ja sobie zamarzyłem, żebyśmy zagrali to w trio fortepianowym naszym, bo artepiano trio, dlatego że muzyka i pewien rodzaj trans, który przez nią płynie, wspaniale wpisuje się w ogóle w nasze działanie i w nasze charaktery. Oprócz tego będzie bardzo mało znane, póki co, niestety, trio Grzegorza Fitelberga, za które notabene chyba w 1901 roku odebrał prestiżową nagrodę. My ciągle mamy gdzieś z tyłu głowy, że Fitelberg był wielkim dyrygentem. Zapominamy o tym, że jednak spuścizna kompozytorska może nie jest potężna, ale to był wspaniały kompozytor. Na koniec trio Mendelssohna numer 2. Jest dla mnie najbardziej rzeczywiście szczególnym utworem. Za każdym razem, kiedy gram, mam jakiś zupełnie inny obraz tego, co Mendelssohn próbował nam przekazać. I no, jest to niezwykle bogate dzieło i pewnie wciąż odkrywane przez wielu. Dramatyczne i tragiczne, ale również piękne trio. Romantyczne, dosyć wymagające. Ma taką dawkę emocjonalną w środku, że chyba każdy, kto ma odrobinę wrażliwości, jest za każdym razem w stanie wyciągnąć z niej coś nowego. Gramy ze sobą od ponad 5 lat. Czas bardzo szybko leci. Współpracuje nam się niezwykle dobrze. Grając, słuchamy siebie nawzajem i ta jedność pozwala nam w sposób przepiękny wznieść się ponad te egoizmy każdego z nas, bo każdy z nas, no wiadomo, i solista, a tu trzeba jednak siebie słuchać w tym dialogu i pozwala nam to szybować. Jest to najwyższej próby doznanie, muzykowanie wspólne.